Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tej wody. Na tą chwilę jest, drodzy Państwo, godzina 6:08, 11 września 2021, dokładnie sobota. Przyjechałem z kolegą Robsonem. Robson, pomachaj! Z Robsonem. I tak to mniej więcej wygląda. Przyjechaliśmy po drugiej zmianie, czyli wczoraj mieliśmy razem tą samą zmianę. O 22:30 my skończyli tyrkę. Robson był spakowany, podjechaliśmy do mnie, wzięliśmy graty i szybko przyjechaliśmy tutaj po północy. Już byliśmy praktycznie rozłożeni. A jak było? Zobaczcie w nocy. Raczej po północy sami, jak to było z tymi rybkami. Jest coś, ale coś niedużego. Może być karaś lub nieduży leszczyk, ale druga ryba. Godzina 3:52. Wziął taki przyzwoity lesio, czyli taka ładna lesio. Płyn. Baja. A więc u Robsona jazda. Bawiło się, bawiło. No i karp co jest? Coś mniejszego. Mniejszego? No i taki maluszek, drodzy widzowie. Tu go stąd opuścimy. Więc wziął na Rangersa. I taka dobra 40. Ale rybka, karpi zaliczony, nie Robson? To jest najważniejsze i zobaczymy, co będzie rano. Więc płyń po kogoś dorosłego, byku. A więc jazda. No i co? Do góry. Weź na mnie okulary przyszły. Już. Pełno łuski. Pełno łuski. Ten już jest ładny na matę. I zobaczycie, drodzy Państwo, pełno łuskiego. Więc one cieszą matkę takie dzieci. Ładny pełno łuski zawitał, czyli taki już fajny kluseczek. Od 10 no tak mój, tak. 65, ale pełno łuski. Zobaczcie, drodzy Państwo, jaki ładny pełno łuski Roberta. Dobra, no i rybka, wypuszczamy zdobycz. Czyli drugi Roberta, baja. No nie w tę stronę, koledzy. I baja. Wędkujemy dalej. Czyli branie do brzegu, od brzegu. I coś jest na pikantną kiełbasę. Jest coś? Jest coś. Ale coś. Może być leż znów. Zobaczcie, jaki ładny
Leszek. Co ma, wiecie, gdzie Meszek. Więc odczepimy rybkę. Baja. Kolejna rybka, ale nie wiem, co to jest. Zobaczymy. I mamy niedużego. Amurka w ten sposób. O, takie o ze 3 kilo. Takiego, drodzy Państwo, ze 3 kilo. Już się nawet odpiął, pikantna kiełbasa. Zaraz odepnę. I mamy takiego 2,5 kilo. Od 10 70 60 cm. Ja nie morduj się. Już, poczka. No teraz udało ci się jedno. Dobra. A więc mamy coś, zmiana przynęty. I coś prawdopodobnie jest. Tylko zobaczymy jeszcze co. Godzina 5:37. Właśnie się rozwidnia, a my holujemy jakąś zdobycz. Różnorodność gatunku jak na razie, czyli dwa leszczyki, karpik oraz amurek. No i zobaczymy teraz, tym razem, co się zahaczyło na zestawie. Amur był kolejny, bo idzie luźno. Idzie, jak to się mówi, przepraszam za wyrażenie, jak szmata. To na pewno nie będzie karpi, chyba przeszedł mi na tamtą, przez tamtą. Albo drugie branie jest. Czyli chyba dublet będzie. Czyli kolejny prawdopodobnie amurek. I to już ciutkę większy. A wiecie, jak jest za murem, zobaczy podbierak i ucieka. Więc pomalutku. Sam go wyholuję, podniosę i ostrożnie za murem. I rybka zaliczona. Rybka. Weźmiemy swoją piękną zdobycz. Pięknego amura. Pięknego, drodzy Państwo, amura. Robek! Chodź, zrobisz mi zdjęcie.
Więc drodzy Państwo, 82 zważymy rybkę z matą. Weź oboczku do góry, żeby widzowie widzieli watę, podnieś i zaraz, no 8200, drodzy Państwo, zaraz zmierzymy samą matę, już się wypuszczę. I tak to leciało. Więc drodzy widzowie, rybka odpływa, baja. Dziękuję Ci za walkę. Jest pytkę. Zważymy teraz samą matę. 8200 było. Osiem dwieście, ale zanęty, to co zanęciliśmy wszystko, 2,5 kilo, 2,530, niecałe 6 kilo. Amurek 6 kilo, który zanęty, wszystko zanęty. Ok, jest bajecznie, wędkujemy dalej. No i teraz, tak mówię jeszcze raz, godzina 6:09. Będziemy próbowali posiedzieć do wieczorka może i zobaczymy, co będzie brało. Wstępnie mieszankę zanęciłem przed po północy, jak zajechaliśmy, zanęciłem kilka spobów po ciemku, odległość 10 długości razy 3,60, to jest 36 metr, nęciłem i na 36 metrze obydwie na klipie, na wprost drzewa. No i jeszcze trochę zostało mi zanęty towaru do nęcenia, więc zanęcę to za jakiś czas, no i będziemy wędkować. No i zapraszam jeszcze raz wszystkich swoich widzów na wędkarski film moim i Roberta do wykonania. A co jeszcze się złowi, zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną i jedziemy. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Godzina 6:34 do 7:00. O 7:00 zanęcę resztką, co zostało, czyli Wam pokażę, co zostało towarów. Niedużo, więc zanęcimy. Czyli trochę kukurydzy oraz towar, czyli pelety, zmielone kulki, coś takiego jak ostatnio tutaj pokazywałem i łowiłem. Miałem taką samą porcję, może trochę więcej, z 8 rakiet rzuciłem po północy. No i widzicie, jakieś karpiki, amurki weszły w ten towar. Bo mówię, to jest dobry towar, dobre kulasy, pelety. Więc ryba po prostu weszła. No i o 7:00 zanęcę tym, więc kilka rakiet po środku mniej więcej.
Tak. Teraz Robkowi trochę z boku. Robertowi pod jedną wędkę. I tak mniej więcej dwie skrajne, czyli jego pierwsza i moja pierwsza będą miały zanęcone, a dwie boczne idą trochę na bok i zanęce tak po środku dla nas dwóch. Pięknie Robertowi teraz i ostatnią sobie. Niech ryba wejdzie i skubie te dobrocie, co im tam podsypałem. Okej, trochę pyłku. I teraz pod swoją. Okej. O. Idziemy do Sławcia. Sławciu, co i jak, powiedz, koleżko? Przyjechałem do was, trochę posiedzieć. Posiedzieć trochę. Było przyjemniej. Przyjemnie. No jak? Na co się nastawiasz? Na dużą rybę. Ja już nic nie mówię. Nic nie mówisz? Nic nie będę mówił. To się złowi, to się złowi. To się złowi. Byle posiedzieć. Żeby posiedzieć. No pogoda ma dzisiaj być, to posiedzimy, zobaczymy co i jak. I co zakładasz? Cukiereczki? Małe coś założyłem. Małe i dwie batody masz, czy typowo karpiowo? Nie, na karpiowo dzisiaj się nie nastawiałem, na typowo karpiowo. Miałem się nastawić. No. Tak, z workami PVA, ale mówię nie. Została mi zanęta jeszcze z nocki. Aha, i wykorzystasz ją w podajnikach do metody, tak? No, podajniku chcę wykorzystać, żeby zwolnić w domu zamrażarkę. Aha, no bo święta idą. No. Wiecie, o co chodzi, drodzy widzowie, więc trzeba zwolnić zamrażarkę i pozbyć się zanęty zalegającej w lodówce. I obudź się! Obudź się, stary Alibabo, obudź się! Ryby tnij i ściągaj je. Siedzi? No nie marudź, bo nawet pospać nie możesz, tak biorą. No. Zadowolony wędkarz to taki wędkarz, który wiesz. Ryby ściąga, nie śpi. Co się wyśpi. Co się wyśpi. Masz? Pomóc ci? Coś tu pomagać. Nie, to mały. Japoniec czy leszczyk? Leszczyk. Leszczyk. Czyli gruźlik. Nie inaczej. Więc odjazd i widzisz, i tam mam 2 metry do klipa. A i skończył się klip i wciągnęło, no dobrze, no i wciągnęło wędkę. Tak powinno być. I zaś powiem, czy co to jest. Wiesz, co to będzie? Może być amur. Bo lekko idzie. I może być amur. Może być amur. Drodzy Państwo, godzina jest 8:26. No i takie przeciąganie. Amur może być, wiesz? Bo na karpia mi to nie wygląda. Może być, ale nie jest powiedziane, że wiesz. Na bank będzie amur, drodzy widzowie, bo dzisiaj mam mieszankę słodką. Przygotowałem do nęcenia słodkie pelety. Nie. Japoniec. Amur. No to co, jak Japoniec to nie ryba, to już co, mam w zęby ją wziąć, tak? No zabrał ten pod...
No, nie mam drugiego, bo kosza zapomniałem. Robek myśli. Kosza zapomniałem, drodzy widzowie. Wziąłem drugi podbierak, a kosza nie wziąłem. Dziękuję. Myślałem, że amur, ale odjazd ładny i ładna rybka. Taka prawie kilogramowa. Nie, na półtora nie będzie miał. No na pewno, no. Zważ, zobacz. I to ładny, ładny jest. Ponad 40 będzie centymetrów. Więc rybka już po przejściach. No zmierzymy najpierw rybkę. Ja mu daję 42 na pewno. Nie macie Państwo żadnych piesków? Nie. Ile ma? 10, 20, 30, 42, tak mówiłem. 42. 42. Taki Japoniec. Ładne. Nie zrobię mu zdjęcia bez spory. 42, tak mówiłem na oko, że 42 będzie miał. No i taki sam. Dobra. Na psy, żeby nie pogryzły. No i taki byczek. No ale 42 cm, taki ładny karaś odbija. Więc machaj wędką, ryby będą. Czyli nowy gatunek ryby. Linek po raz pierwszy. Nie. Taki ładny linek, więc zwracamy mu wolność, a my zjemy śniadanko. Parówki się gotują, linek waleczny, rybki biorą i tak mniej więcej. Ale ładny, duży, nie? Spory nawet, nie? Weź go zmierz, zobaczymy ile ma wyniku. Od 30 czy 40 mniej więcej. Od 20, no 60. 40, 41. No i pięknie. Więc idziemy do Sławka. Ma jakąś rybę. Zobaczymy tylko co. Ma coś? Jest jeszcze? No i zobaczymy co. No jak myślisz, karp? Coś większego niż Japonii. Tak? No zobaczymy. No może amur być też, nie? Tak jakoś bokiem idzie. Ale zobaczymy. Daj mi sylwek, ja sobie podbiorę. Trzymaj. No jednak gnojem, nie? Czuć. No. No. No widzicie, szło. One takie mocne są, nie? Przecież to wiesz, jak no 40 dobra. No ale i Sławcio z pierwszą rybą, a co uda się jeszcze złowić, zobaczycie to w dalszej części mojego filmu, więc zostańcie z nami i my po krótkiej przerwie, czyli śniadanie zjemy, zobaczymy jak to będzie dalej, więc machaj wędą, ryby będą, z tym, że nie na pewno. Robson, bierz swoją porcję, szam i zjemy śniadanie. A więc odjazd, coś jest niedużego, ale jest, i tak miałem przerzucać zestaw. Zobaczymy co. Duża ryba to nie jest, no ale zawsze jakaś rybka.
co mamy? Karaś. Czyli karasia. Nawet go nie będziemy wyciągać. Spróbujemy go odczepić w wodzie. Odczepił się. Ok. Na kryla. Wziął na kryla. Więc teraz zmienimy na piaskową. Jest coś. Czyli coś jest niedużego. Zobaczymy tylko co. Piaskowa. Piaskowa daje radę. Robson poszedł pospinningować. Ściągnął dwie wędki, wiszą, podajniki i poszedł pospinningować tam, gdzie ja byłem, a ja mam coś na piaskową przynętę. Tu jest pewniak. Piaskowa to tu jest pewniak. Chcę zobaczyć, co mi daje. Jaką rybę dała. Leszcz. Leszczyka. Piaskową. Taka ładna łopata. Ładny leszczyk. Taki grubasek. Więc odczepiamy. Ładny, no. Ładny. I baja. Na patelnię. A więc, drodzy widzowie, nic nie bierze, nic nie skubie. Jest godzina 12:19. Siedzimy, ale w ogóle wskazań nie ma u Roberta, ani u mnie. Sławek jakieś tam dwa leszczyki wyciągnął teraz, ale też bardzo słabo z braniami. No zobaczymy. Próbujemy różnych rozwiązań. Należy ryba w ogóle nie chce pobierać, no ale dopóki przynęta w łodzie, mam okazję coś złowić, więc łowimy dalej, wędkujemy dalej, czekając na jakieś branie, jakąś fajną rybkę. Robson przeszedł na drugi zbiornik, ten mniejszy, i branie ma i prawdopodobnie rybka. Tak? A coś fajnego? Bo jak coś małego, to z ręki weźmiemy. Ale widzisz, co na dużym nie może, to na małym pójdzie. Żebym tu w dziurę nie wpadł. Pokaż, co to jest. Ło! Ładna łopata, drodzy państwo. Daj na tę łopatę tego. Ładna łopata, przytrzymaj. I widzicie, drodzy państwo, jakiego dużego leszcza ma. No. A my słuchamy meczu Korona Kielce. Pod Beskidzie Bielsko-Biała wygrywamy od 17 minuty 1-0, czyli Korona Kielce niepokonana. Jak na razie. Co? Przerzucimy go tu. Tak. Gdzie? Tam? Dobra, daj. I zobacz, jaki ładny lesio. Ładny. Ładny. Mierzymy. Na 50? Nie będzie miał. 48. 47. Od 50. Jest. Masz. 101.
No to kurde... 51. Chyba większy pół metra. Nie zapałem. No. 51. 51. 48 trafiały mi się. Półmetrowy. Półmetrowy, drodzy państwo, Lesio, jeszcze raz zobaczcie. No i na patelnię. Szoklety. I baja. Półtora kilo miał, czy nie? Nie miał. Nie, ale kilo suche są. Ale kilo na pewno. 50 kilo na pewno. No i pogratulować. Jeszcze jedną wyciągnij i przechodzimy wszyscy tam. Panowie, zwijajcie wędki, przechodzimy na mały zbiornik. Busławka jedzie. No jedzie, jedzie. Zobaczymy, co prawdopodobnie będzie karp. Bo... O, no coś ładnego. Drodzy państwo, jest coś. Jest coś fajnego, bo jedzie. Tylko zobaczymy co, czy karp, czy amur. Ale w końcu. I drodzy państwo, jest tak. Godzina 13:28. Słuchamy meczu Korony. Niestety koniec pierwszej połowy. Pod Beskidzie wyrównało, jest 1-1, ale jeszcze druga połowa przed nami. I akurat Sławcio holuje coś fajnego. Tylko zobaczymy co. Czy ładny karpik, czy może amurek. Więc tak to mniej więcej wygląda. Więc machaj będą, ryby będą. Odjechało na razie trochę, a teraz na razie idzie. Miejmy nadzieję, że jakaś fajna rybka, która uwieńczy dzisiejszy pobyt Sławcia nad wodą, bo do tej pory nic szczególnego, leszczyk, tak? Leszczyk, co tam było? Leszcze, Japońce. Japońce, no, a nic fajnego, godnego i może w końcu jakaś fajna rybka. Więc zobaczymy co. Na razie nie widzimy. Nie będziemy gdybać, dopóki nie zobaczymy. Daj sobie, jak sobie podbiorę. Tak, to trzymaj. Połóż. Dobra. Pływak ma. Okej. Przejdę z tej strony. Karpik pewnie będzie. Nie odpłynie, nie. Karpik. Z tych wariatów. Nie? Nieduży. No, z tych wariatów, drodzy państwo. Z tych takich wariatów. Nie jest duży, ale tu są silne ryby. Zauważyliście to u mnie w nocy. Jak mi dał popalić ten 4-kilowy karpik. Ale pełno łuski. Nie jest duży, drodzy państwo, nie jest duży, wiecie? Nie jest duży, ale odjechał. Przytrzyma? No, ale jest. I tak to... Ważymy, mierzymy? Weźmiemy na matę. Dawaj. Pełno łuski, ładny. Robson, przynieś miarkę. No, takie standardowe, 65 cm, 4 kilo, może nawet nie, ale... Możemy zważyć, mata 70 deko. Masz, weź sobie sprzęta, odłóż. Na oko.
chodzi. Dziesiątki, nawet nie 72. 72, 63. 63 taki ładny. Dobra. Nie, nie ma co, 4 kilo. 4 kilo wraca nie inaczej. I wiecie, coś może w końcu ruszy z tymi naszymi dzisiejszymi rybkami z tej wody. Baja, płyń, to też większego. Baja. Gratulacje, Sławciu. Karpik to karpik. Nic dodać, nic ująć. Że ryba. Na co? Co? Robek, chłopy, przechodzimy. Niedźwiedź. Chłopy, przechodzimy na mały zbiornik. Widzisz, jeszcze po jednym śluzu. Przynieś do tego. Przynieś do tego. Przynieś, o, pomagier, przynieś. Zamiast proszę. Mógłbyś mi podebrać, proszę, przepraszam, przynieś mi tego. No, no mu przynoszę. Tak, jeden łowi, reszta patrzy. Bardzo cię o to proszę. I bardzo, następny leszcz, 50. No. To ty te 50 wyławiasz. O. Tam, nie? Nie ten sam, bo był tam, nie, mniejszy. Mniejszy. Na pewno nie ten sam. Ale drodzy Państwo, twoja ryba, wypuszcza ją. I drodzy Państwo, zobaczcie. Zobaczcie sami, jaka piękna ryba. Okej. Okay. A więc drodzy Państwo, zjemy jakiś obiadek. Zjemy. Godzina 14:05. Słuchamy dalej meczyku, jest remis 2-2, ale jeszcze 25 minut meczu, więc miejmy nadzieję, że będzie wynik pod koroneczkę, nie inaczej. Słyszeliście zresztą. Dwukrotnie żółto-czerwoni wychodzili na prowadzenie. 1-0 w 17 minucie Jakub Łukowski. 1-1, 44 minuta Merebaszwili. 2-1 dla Korony Kielce. 53 minuta Jakub Łukowski. I 2-2 Kamil Biliński, rzutu karnego. 59 minuta walczy Podgórski. I okej, okay, i rozpalimy za chwilę grilla. U Sławka, u Roberta Karaś. 20 minut do końca meczu, 2-2. Grilla rozpaliłem. I prawdopodobnie znów coś fajnego u Sławka. Ale co będzie, zobaczymy sami. Więc spokojnie obejrzyjcie sobie hol. A co będzie na końcu, zobaczycie sami. Nic dodać, nic ująć. Więc pójdziemy z tej strony, bo prawdopodobnie z tej strony będzie ryba podebierana, ale jest tam, poszła daleko w bok. I tak to mniej więcej wygląda. Podobny będzie niż tamten. Tak, tak myślę też. Już jest blisko, 5 metr. Już jest tu praktycznie pod. Praktycznie jest tu przy brzegu. No, ciutkę większy. Bliźniak. Tamten miał 62, 3, ten będzie miał 5, 6. No ale podobne te karpiki, taki czwóreczka. No ale waleczne, drodzy Państwo, pełno łuski. No i drugi, widzicie,
Samo południe, godzina 14:12, pora obiadowa. I ładna rybka. Tak, już weź odepnij, ja tu popuszczę. Daj, weź zwiń, ładnie idziemy. Tędy wyjdziemy. No i widzicie, podobna rybka. Ciut większy będzie, grubszy jest, widać, że jest grubszy. Ale nie idziemy mierzyć, tylko zobaczycie mniej więcej. Taki ładny. Jaki ładny, w całej okazałości baja, więc przesiadka. Dobrze. I szybka piłka. Tak to mniej więcej wygląda, więc płyń. Bada. Gratulacje, Sławciu. Dzięki. A my idziemy nakładać kiełbaskę, zjemy obiadek i zobaczymy po meczu, bo przerzucam, bo cały mecz stoją moje zestawy. I teraz położymy kiełbaskę. I tak to mniej więcej leciało. Nic dodać, nic ująć. Jest! Korona! 3-2! Trzymana blisko, prowadzona przy prawej nodze. Jeszcze kiwnął tam jednego z obrońców. Jest pięknie. Hej, koroneczko! O, ŁKS! La, 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 la. Wychodziłem na młyn, no. Ale teraz chodzisz na ten sezon? Teraz nie chodzę, bo nie mam czasu. Może sobie w końcu ja rybkę jakąś złowię, drodzy Państwo. Ale nie tym razem, nie dla psa kiełbasa. Nie dla psa kiełbasa. A idź pan z takimi rybami. Najważniejsze, że koroneczka wygrywa. To jest najważniejsze. Na drugiej też branie jest? Tak. No to nie na jednej, to może sobie złowię na drugiej. Wow! Jak poszło, widzieliście? To chyba 17. Też nic nie ma, idzę pan z tymi rybami. Człowieku, pyza naucz się łowić, ja jedę, ty idę do domu. Branie, branie, branie. Ale czekamy. Jest coś niewielkiego, branie opadające do brzegu, no ale w końcu zmieniłem kolor na różową i mamy prawdopodobnie albo karasia, albo leszczyka. Leszczyka, czyli leszczyka. To tam mój co wypuściłem. Czyli leszczyka. Taką dobrą 40. 40, dobra. Okej, płynie. Wędkę miksy wciągnąć. Więc, drodzy Państwo, wędkę mi wciągało i się doczekałem w końcu na 14 mm pelet. Sławek, ja też mam! Więc, drodzy Państwo, do Sławcia biegłem rybę nagrać.
i mamy dwie ryby. Nie inaczej. Tutaj był 14 mm pelet. U mnie to z klipu zeszło, wiesz, samo. No, pobawimy się i w końcu się doczekałem. Godzina 15.56, do 17.00 siedzimy, to jeszcze godzinkę. I tak mówię, zawdzięty byłem, powiedziałem, że 14 mm pelet, albo grubo, albo wcale, żadnych cukiereczków. I w końcu Sławek mówi, że ma branie, szłem do niego, jak widzieliście, bo też ma rybę. Ale mi chciało wędkę wciągnąć do wody z plecionką. Dlatego, że na klipie było, nie ściągałem z klipa, no ale jakoś z klipu samo się widzę, odczepiło. Nie wiem, co to jest, coś niedużego. Sławciu, miałem do ciebie iść, ale wędkę mi do wody wciągało. I co masz? Ja też nie widzę. Jaki duży? Mały? A ja jeszcze nie widzę. A ja jeszcze nie widzę. I tak w jednym czasie, 15.58, korona wygrała oczywiście. Jest nadal niepokonaną drużyną. 7 zwycięstw, 1 remis. No i coś pięknego i życzę jej, aby awansowała do ekstraklasy. 1,5 kilo. A ja jeszcze nie wiem, co u mnie. Puściło. Puścił u mnie. No i widzicie, tak to bywa. Pelet duży, 14. I ryba zeszła. Nawet nie wiem, co było. Nawet nie wiem, co było. Trudno, przerzucamy. A więc branie się zaczęły. Pa, u kolegi też tam. Ej, Sławek. Sławek, tam też ryba jest. Brania się zaczęły. Drodzy Państwo, brania się zaczęły. A my pomału będziemy niedługo kończyć tą imprezę. Już, dobrze, tak jest, szefie. Już. I zobaczcie, tam u panów karpik nieduży. Taki z 2 kilo, widać, że mały. Malutki karpik. Ty co masz? Ty masz karasia, u mnie, u Sławka i brania się zaczęły, widzisz, wszędzie ryby. Wszędzie ryby. No i to będzie prawdopodobnie ostatnia rybka dzisiejszego wypadu. Bo jeszcze mamy pół godziny i będziemy się zwijać pomału, jechać na Kielce. A teraz zobaczycie, co jeszcze, co i jak. Czy coś fajnego, czy coś drobnego.
pewnie też duży nie będzie. Daj się wody, wezmę. Nie mały. Z tych chyba. Z tych małych. Z tych pełnouskich chyba. Nie, to jest goły. Goły? No goły chyba. Nie wiem. Mi się wydaje, że goły był. Mi się wydawał pełnouski. Goły. Goły? No. No widzisz, dobrze widzę. Ślepy jestem, ale dobrze, że widzę. Jak to się mówi. No to dzisiaj pierwszy golec. No. Tak to same pełnouskie, wolę te golce. No i widzicie, pomału będziemy kończyć, żeby zaczęła brać. I tak to jest. Jest 16:28, jeszcze niecałe pół godziny i będziemy kończyć ten dzisiejszy wędkarski wypad. Nie wiem, czy mi kamery starczy baterii. Może w każdej chwili wyłączyć się, ale zobaczymy. Będę chciał cały hol nagrać. Najwyżej dosztukujemy, no ale nagrywamy dalej. To jest chyba z tych wariatów. Nie podbiorę ci, bo braknie baterii, Sławciu, naprawdę. No ale to nic nie zrobisz jak tego. Więc zmiana baterii. No akurat Sławciu trochę go wymęczył. I mamy gołego karpika, takiego koło 3-4 kilo. Popuścimy. Okej. Idziemy z nim. Największy. To jest chyba największy. Największy? No może być. 67. Czuję po wadze. No wiesz, gruby może być, nie? Nie wyścigówka. 5 kilo. No i jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Tu położymy kiją. Sztycę tutaj. I mamy takiego ładnego karpia. Pociągaj kilo. Okej. No i taki karpi się nic dodać, nic ująć. Ląduje. Który? Trzeci? Czwarty? Czwarty. Czwarty. Pierwszy goły, tak? No i baja. No jest piękny, gratulacje. I tym akcentem kończymy. Drodzy Państwo, kończymy. Godzina 16:32. Sławciu to pomału wysuszy. Kończymy. I tak to leciało, jak widzieliście na filmie. Coś tam brało przez długi czas. Było bez rybki.
ze względu na to, że była cisza, Sławek coś tam obławiał. Teraz przez ostatni czas jakieś brania się zaczęły, z tego względu, że każdy miał z nas rybę. Ja straciłem, kolega tam pierwszą rybę miał karpia, Sławcio miał i Robson miał. To wszyscy mieli rybę, rybka akurat zaczęła teraz, weszła, zaczęła współpracować przez większość dnia, była cisza. No i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Sławcio, coś o siebie? Nie no, połowiłem sobie, nie mogę narzekać. Parę karpi wpadło, może amura nie było, ale jestem zadowolony. No i w pytkę i tak to leciało, drodzy Państwo. Robson! Zwijamy się, coś od Ciebie? Robson da taką odpowiedź, że zobaczycie, zaskakującą. Coś od Ciebie? Było super. Super wypoczynek. I tyle, baja. I baja. No i widzicie. I tak to leciało, drodzy Państwo, jak pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Jedziemy na Kielce. Cześć.